Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Mimo tego, że za oknem mamy przepiękne słońce i zbliżamy się już do wiosny, to w obliczu tego, co się aktualnie dzieje, muszę wam powiedzieć, że humor no nie do końca mi dopisuje, ale trzeba żyć, trzeba funkcjonować normalnie, trzeba chodzić do pracy, trzeba wykonywać wszystkie normalne czynności i dlatego też pomyślałam, że nagram dla was właśnie taki luźny filmik dla tych osób, które potrzebują takiej chwili, żeby sobie odetchnąć, odstresować się. Zrobię właśnie dla was 5 dni 5 stylizacji. Ja za moment wybieram się do księgowej, muszę zawieźć jej dokumenty i tak sobie pomyślałam, że jeszcze przed wyjściem pokażę wam właśnie, co mam dzisiaj na sobie. I widzicie, mam tutaj sweterek z Ralfa, które też już widzieliście w jednym z ostatnich moich hauli. Fajny, ciepły, w takich beżowych odcieniu. Bardzo polubiłam ten sweterek. Do tego założyłam sobie jasne dżinsy z Zary. Te dżinsy mają już naprawdę dobrych kilka lat. Mokasyny i pokażę wam, co zarzucam na siebie, jak będę w pełni wyglądać. W związku z tym, że oczywiście mamy słońce, to zabieram okulary i założyłam sobie mój granatowy płaszczyk z Zary, płaszczyk, który jest dosyć ciepły, bo jest on wykonany z wełny merynosów, torebka Michael Kors w tym samym stylu co buty i tak się właśnie prezentuję. Jadę załatwić kilka spraw, jadę odwiedzić księgową, a później zobaczymy, jak się potoczy ten dzień. Zapraszam was oczywiście do oglądania i do zobaczenia w następnej stylizacji. Witajcie kochani bardzo serdecznie w nowej stylizacji. Zanim do niej przejdę, to muszę wam powiedzieć, że wczoraj wpadłam na pewien pomysł, a mianowicie taki, by rozpocząć już pomału przygotowania do wiosny. Dzięki temu trochę zajmuję moją głowę i koncentruję się na czymś dobrym, a mianowicie na sprzątaniu i takich porządkach wiosennych. I wiecie co, dzisiaj pomyślałam, że zawiozę wszystkie swoje narzuty, koce, poszewki na poduszki dekoracyjne i nie tylko, do pralni. Do pralni samoobsługowej. Kiedyś w którymś z vlogów na moim kanale pokazywałam wam taką pralnię. Jak znajdę zdjęcie na Instagramie, to też wam je tutaj wrzucę. Niestety w mojej okolicy takiej pralni nie ma, ale jest na dzielnicy, w której mieszkaliśmy wcześniej. Więc zaraz to wszystko zawożę i zabieram się właśnie za takie aktywne działanie, które no, pozwala mi trochę w tej całej sytuacji odpocząć i skupić się na czymś zupełnie innym. No i teraz pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Jak widzicie, kolejny dzień z piękną, słoneczną pogodą, chociaż jest nieco zimno. Założyłam sobie niebieską koszulę od Ralfa. Na nią ten mój sweterek z Zary, który ma takie właśnie krótsze rękawy, jest tutaj szerszy, więc idealnie się ze sobą komponują. Do tego dżinsy, zwykłe jasne dżinsy z Zary, sportowe buty Pinko, sneakersy Pinko. Zakładam resztę i pokażę wam, jak będę wyglądać. Ok, w związku z tym, że mamy słońce, to oczywiście obowiązkowo okulary od Lux Brille i zarzuciłam sobie kożuszek z Zary, właśnie taki beżowo-szary. Ten kożuszek ma już naprawdę wiele lat, więc jest on niedostępny w żadnej aktualnej i poprzedniej kolekcji. I biorę też ze sobą mojego Obega dużego. Słuchajcie, on też już ma naprawdę wiele, wiele lat, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mogę tutaj jeszcze do niego załadować poszewki, więc wszystko będę mieć w jednym miejscu. Dzisiaj tak właśnie na sportowo, wygodnie i na załatwienie spraw, które muszę ogarnąć. Także tak, o.
Czas na kolejną stylizację i muszę Wam powiedzieć, że jestem absolutnie zakochana w tym odcieniu zieleni, chociaż widzę tutaj na podglądzie, że w kamerze on nie do końca wygląda tak jak powinien, bo ten kolor jest tak niesamowicie piękny i żywy, że słuchajcie, dodaje energii i chce się żyć. A Wy wiecie doskonale, że ja uwielbiam kolory i jestem zachwycona tym, że teraz w sklepach wszystkie te kolekcje są takie piękne, żywe. No, mogłabym tutaj gadać Wam o tym godzinami, ale co mam dzisiaj na sobie? Mam na sobie golf z Zary z nowej kolekcji, właśnie w zieleni, z tej kolekcji takiej basicowej, gdzie mamy te tradycyjne, wiecie, golfy za 90 zł, z bardzo fajnego, przyjemnego materiału i przy rękawach są takie złote guziczki. Oczywiście związałam sobie włosy w koczek, a na dole mam spodnie, które też są z Zary, też z nowej kolekcji. Jeśli oglądaliście mój haul, to też ostatni haul, to też wiecie, że kupiłam sobie właśnie takie spodnie w odcieniu chabrowym i mówiłam Wam wtedy, że planuję kupić sobie też takie właśnie w zieleni, no i tak zrobiłam, zamówiłam. Przepiękny jest ten kolor, do tego założyłam mokasyny czarne i zaraz pokażę Wam, co zakładam na górę, ale taki, można by było powiedzieć, total green look. Green look, totalnie zielony. No i teraz wykończenie. Tada! Całość postanowiłam wykończyć płaszczykiem z Zary, który też już doskonale znacie. On ma tutaj takie elementy zieleni, więc też całkiem fajnie to wszystko wygląda. Płaszcz jest długi, do tego biorę torebkę od Michaela Korsa, czarną ze złotymi elementami. Pasuje mi do butów, do biżuterii. No i tak, słuchajcie, się dzisiaj prezentuję. Tak właśnie wyglądam. Więc kolejną stylizację mamy już za nami. Witajcie serdecznie w kolejnej stylizacji, dzisiaj w błękitnych barwach. Jakoś wiecie co, tak mnie naszło, żeby już trochę przyciągnąć te pozytywne wibracje i wiosnę, która małymi krokami, albo nawet wielkimi krokami, ale zbliża się już do nas. Także jadę za chwilę na spotkanie z pewną osobą, którą mam nadzieję, że uda mi się namówić na to, żeby pojawiła się na moim kanale. Mam taką, słuchajcie, wielką nadzieję, ale na razie Wam jeszcze nie zdradzę, kto to jest, bo myślę, że się uda i sami się dowiecie. Mam pewne plany związane z moim kanałem, także trzymajcie kciuki. Więc dzisiaj założyłam sobie jasny, błękitny golf z Zary. Do tego marynarkę, też w bardzo podobnym odcieniu ze sklepu So Italian. Jasne jeansy, które też już mogliście widzieć. I sportowe sneakersy od Pinko. Biorę resztę, no i jadę na spotkanie. Całość postanowiłam dopełnić okularami, ponieważ mamy piękne słońce. Do tego mój karmelowy płaszcz od marki Holistic, błękitna torebka z Bigordi i lecę. Tak trochę klasycznie, trochę sportowo, odrobinę elegancko, ale właśnie trochę na sportowo. W tych błękitnych kolorkach. Tak prezentuje się dzisiaj moja stylizacja. Czas na ostatnią stylizację w tym filmiku i dzisiaj będzie nieco inaczej, bo będę się rozbierać. Wychodząc dzisiaj z domu nie miałam czasu, żeby Wam kompletnie nic nagrać, ale tak sobie pomyślałam, że może jednak warto wrzucić tę stylówkę, a przed chwilą do domu weszłam, więc zobaczycie, jak wyglądam w całości, jak po zdjęciu wierzchnich ubrań, bo też za moment przebieram się w dres. I to jest ostatni moment na to, żebyście zobaczyli, jak ja dzisiaj wyglądałam.
O, także zaczynamy. Okulary, ponieważ mamy piękny, słoneczny dzień. Mam na sobie taki krótki kożuszek z Zary, który też już ma kilka lat, brązowy. I oczywiście torebkę Pinko. No dobra, to teraz zdejmuję górę i zobaczycie resztę. A reszta rzeczy z mojego dzisiejszego outfitu to ten oto przepiękny sweterek w odblaskowych, żywych kolorach, które uwierzcie mi, w tej chwili są mi bardzo potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować i mieć tę energię na każdy dzień. Nie wiem, czy ten sweterek jest jeszcze dostępny, ale to była jedna z nowszych kolekcji. Zresztą ja ten sweterek pokazywałam Wam w jednym z moich ostatnich holi. Mam też na sobie ala skórzane spodnie brązowe z Pink, które też już widzieliście w holu, i traperki, botki z TK Maxa. No i tak wyglądała moja właśnie dzisiejsza stylizacja, moja dzisiejsza stylówka. Wskakuję w dres, a Wam, kochani, bardzo dziękuję za to, że byliście po raz kolejny, oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że sprawiłam Wam nim odrobinę przyjemności i odskoczni. Widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!